Dzień dobry. No, mogę powiedzieć. A co ten Choroszcz, ten Mariusz Jebak, co on gada jakieś głupoty? O, właśnie teraz pozmywałem. O, ile tak tych rzeczy z kuchni powyrzucałem na podwórku. Dzisiaj chyba 2 kartony i śmiecie powyrzucałem, a on jakieś bzdury gada. O, następnym tygodniu, bo Paweł jest w szpitalu, a gada, że rachunki. No, to raz węgiel kupił i wcześniej tam trochę też kupił. I przyjeżdża. W jaki sposób zainteresował się nami. A teraz w szpitalu jest. O, ogółem mogę właśnie. O, Krzysztof leży, śpi, a sobie zrobiłem zupkę, sobie ostygnie, zjeło herbatkę. O, mogę. O, jeszcze ten kubek. O, ile. Ile rzeczy tu było, jeszcze trzeba. O, kubki, nie kubki. O, garnek musiałem wodę nagrzać. O, ile tutaj było śmieci. Jeszcze tutaj trzeba będzie posprzątać. I tak samo jak tam. O. Śmieci, ile ja powyrzucałem. Jeszcze ile trzeba powyrzucać. Ale co wymyślają dziwne rzeczy. Ten jak to się mówi, ten Mariusz Jebak, to po prostu, no właśnie, niektórzy ludzie nagrywają specjalnie dokuczać, żebyśmy się, a my nie kłócimy. A i mówił, że o działalność, bo otworzyłem to, co chciałem, bo po prostu chciałem to zrobić i zrobiłem. A nie chodzić, nie pokazywać się i nagrywać. Dziwny człowiek ogółem. I tak to właśnie mogę powiedzieć. No, nie będę pokazywał, jak jem. Bo to jest bez sensu, bo dużo paluchów do dołu. O, widzieliście, to tyle kubków, tylko ile szklanek, łyżki, nie łyżki, ile tam. Ja pomyłem i pochowałem. Ale co to? O, mówi, o, ja więcej ćpam. Śmiechowarte, co bzdury gadają ludzie. To widzicie? Ja normalnie tutaj jestem w domu. Nigdzie nie wychodzę. Bo jedzenia jest tutaj. A dzięki ludziom pokazuję wam właśnie, jak naprawdę jest. Tu się powoli się to wszystko się ogarnie, a w jeden dzień tego nie zrobisz. Bo już Paweł jest w szpitalu. Sam. Może Sławek przyjedzie. To rozmawiałem niedawno, bo jest w górach. Ze swoim, jak to się mówi, aniołkiem. O, i chciałem jeszcze pozdrowić jedną i drugą Anię, która
która była u nas. U mnie była. No jedna miała urodziny. Przedłużyłem. Dostała ode mnie płytę Disco Polo i podpisałem się. I tak to właśnie sami widzicie. Jak ludzie szanują ludzi. O, i chciałem pozdrawiam Sylwester Polski. Dobrze zbudowany jego pozdrawiam, bo patrzyłem, jest na internecie. Bardzo dobry na pewno człowiek. Też w jakiś sposób zarabia na życie, żeby żyć. A ja, że ja nagrywam, no dawno lajtów nie robiłem. Może będzie o 17 czy o 18. Dzisiaj chociaż muszę zacząć nagrywać. Bo dobrze powiedział ten jebak radio. Jakie radio? Wymyślił sobie radio. Ja mam swój kanał i kanał jest zarejestrowany. Podatki będę ogółem płacił. I ogółem nie ma takiego czegoś. Jest. O. Tak się stało, że dobrze, o, młodzież nie przychodzi. Niech się zajmą sobą. O, i chciałem jeszcze pozdrowić właśnie, co wcześniej widziałem. Bo widziałem też filmik. Pozdrawiam Meksykana. No, właśnie widać, że się ogółem zmieniłeś. I dobrze, chwała Bogu. Niech Bóg pilnuje ciebie i Matka Boska. I na ten temat to mogę powiedzieć. Tak jest, a nie inaczej, jak to się mówi. Jestem, sami widzicie, normalnie gadam. A nie, po prostu, no, pozdrawiam wszystkich widzów. Ja nie biorę książki, nie wypisuję jakieś te, po prostu... Wszystkich widzów ja pozdrawiam. Serdecznie. O, tak samo tą osobę z Gdańska. Co była kiedyś, odwiedziła nas. No, sami widzicie. Było to, że gryla, nie gryla. A teraz już takiego czegoś nie będzie. Muszę Krzyśka pilnować. Już. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Tak jest, a nie inaczej. Muszę jeszcze tak nagrzać wody. O, ma tam spodnie i te, i poprać. Żeby deszcz nie padł, muszę na podwórko. A jeszcze na, ta reklamówka jest. Tam rzecz też. Tak to właśnie bywa. Na ogółem zadowolony jestem, że w jakiś sposób doszedł do siebie. No, dzięki też Pawłowi zadzwoniłem, bo ja za pół godziny wyjeżdżam do was i przyjechał. A Krzysiek na początku, o, leżał na łóżku. Tylko dałem mu wody. A teraz już herbatę piję bez cukru. To dobrze. Właśnie. Tak to mogę powiedzieć. No, wcześniej trochę zjadłem. Teraz to ustygnie, zupkę sobie zjem, dwie parówki rzuciłem, bo poprzywozili
i parówki, i zupki. To taki szybki posiłek, jak to się mówi. O, a w paczce, w pudełku, używane buty. Proszę was o to, żebyście śmieci nie wysyłali tutaj, bo ja nie będę tyle z kartonów na podwórku. Już z 10 kartonów śmiecie. Wy wysyłacie nie wiadomo jakie rzeczy dla nas, żeby zagracić, zabrudzić mieszkanie, posiadłość całą. Nie ma takiego czegoś. Nie może tak być. I to mogę na ten temat to powiedzieć. Po prostu. Dobrego weekendu. I mówi wam major. I trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Widzicie, a Paweł jakiś wypadek miał. Nie wiem, tam żona nic nie mówiła, ale zadzwoniłem, dowiedziałem się, bo wcześniej dzwoniłem i nie mogłem nic się dowiedzieć. Teraz chociaż wiem, że jest w szpitalu. Chwała Bogu, niech Bóg go pilnuje. Pomodlę się za niego, żeby tak samo widzieliście różaniec. Dałem. On modlił się i trzymał i całował. Widzieliście ten film. I doszedł do zdrowia. Bóg musi nas pilnować. Jezus Chrystus. To nasz Pan. Na ten temat to mogę właśnie to powiedzieć. I nie ma takiego czegoś. No i jak to się mówi? Dobrego weekendu wam życzę. Życzy major i oraz, który co mówił wcześniej, trochę pojadł, herbatki, wszystko musiałem plecak ten przynieść, bo rzucał te rzeczy. Muszę tak jeszcze pooprać. Widzicie, jak widzowie przyjeżdżają, całe te, a jest dużo zajęcia ogółem w domu. Nie ma takiego czegoś, żeby po prostu, no wczoraj, wcześniej trochę więcej tych śmieci było, to trochę ogarnąłem. Już. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć, witaminy wziąłem wcześniej. No pokazywałem oczko. Tylko mały strupek. Jeszcze do poniedziałku zejdzie. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć wam. Pochmurna pogoda taka. Ciśnienie słabe jest. No i ogółem. Trzymajcie się wszyscy. I kobietki się niech trzymają. I mężczyźni. Kobietki są ogółem wspaniałe. A co te dwie u mnie były? Ale laski fajne. Ale co? Wsiadły? Chciały mnie tam zabrać gdzieś do hotelu na jakąś imprezę czy co, ale ja się nie zgodziłem, bo muszę pilnować domu też, ale przysyłam dla jednej i dla drugiej gorącego buziaka. No a trzymajcie się i czekajcie na nowe wiadomości, jak to się mówi.